Ojciec Tadeusz Rostworowski, urodzony 13 marca 1955 roku w Zakopanem. Należy do środowiska duszpasterstwa akademickiego Karola Wojtyły. Polski jezuita, czwarty z 5 synów ziemiańskiej rodziny artystów malarzy Stefana i Janiny Rostworowskich. Po maturze 14 sierpnia w 1974 roku młody Rostworowski wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Dwuletni nowicjat odbył w Starej Wsi. Po nowicjacie powrócił do Krakowa, gdzie ukończył 4-letnie studia filozoficzne. W 1980 roku wyjechał do Warszawy na studia teologiczne i po ukończeniu pierwszego roku teologii otrzymał zaproszenie do Rzymu, aby kontynuować studia teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1983 roku razem ze swoim starszym bratem Jakubem w Rzymie w Bazylice św. Piotra z rąk ojca św. Jana Pawła II. Studia filozoficzne w Rzymie zakończył w 1987 roku doktoratem na podstawie pracy napisanej w języku włoskim pod tytułem Zagadnienie poznania w dziele – Osoba i czyn Karola Wojtyły. Osoba i czyn i to nawiązywanie do osoby i czyn jest owocem uczestnictwa Ojca Świętego w Soborze jako kardynała Wojtyły, biskupa, potem kardynała. W latach 1989 do 1992 wykładał filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Od 1992 roku przebywał na misjach w Rumunii. Prowadziłem pierwszą pielgrzymkę rumuńską. Jechaliśmy autobusem z Bukaresztu do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i wyruszyliśmy właśnie, bo Ojciec Święty umarł 2 kwietnia, właśnie 2 kwietnia wyruszyliśmy z Klużu, jechaliśmy całą noc, żeby w niedzielę Bożego Miłosierdzia być w Łagiewnikach. Do Krakowa powrócił w 2008 roku. I tam kontynuował wykłady filozofii na Wyższej Szkole Pedagogiczno-Filozoficznej Ignatian. Koordynował pracę nad przekładem na język rumuński Dzienniczka Świętej Faustyny, który ukazał się w roku 2008. Związki z Karolem Wojtyłą świętego Jana Pawła II. Matka ojca Tadeusza, Janina Rostworowska, mieszkała w czasie okupacji na krakowskich Dębnikach, dwie ulice od Wojtyłów. W tym czasie często widywała Karola Wojtyłę na zebraniach Żywego Różańca, a także w drodze do pracy w fabryce Solvay. I mama tak wspominała, że zwróciła uwagę mama była z 21 roku, czyli rok młodsza od kardynała Wojtyły, czyli byli mniej więcej rówieśnikami. No i tak zwróciła uwagę na niego, mówi, że taki jakiś chłopiec, który budził jej zainteresowanie, tylko że za dużo się modlił. Tuż przed wstąpieniem do zakonu jezuitów w 1974 roku ojciec Rostworowski wybrał się na wyprawę kajakową z kardynałem Wojtyłą i grupą jego młodych przyjaciół. Później niejednokrotnie jeszcze wyjeżdżał ze środowiskiem. Ja się chętnie zgodziłem, ale ona dopiero w ostatnim dniu, jakby przed wyjazdem na kajaki, mówi mi, ale pamiętaj też, to będzie takie zaskoczenie, że na tych kajakach będzie kardynał krakowski Karol Wojtyła. I pamiętam, jechałem wtedy z takimi trochę mieszanymi uczuciami, bo nie wiedziałem, jak to będzie. To znaczy, żeby być razem na kajakach razem z kardynałem, z metropolitą krakowskim. Od 2011 roku przebywał w Australii, pełniąc duszpasterską posługę Polakom na terenie archidiecezji Melbourne. Twórca i koordynator Grup Faustinum w Essendon, założyciel wspólnoty parafialnej przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, inicjator portali medialnych pod nazwą Polonia Oakleigh na stronach YouTube, Facebook, magazynach i czasopismach społecznościowych o tematyce religijnej. Ksiądz Rostworowski uczestniczył w wielu programach radiowo-telewizyjnych, lokalnych i międzynarodowych, takich jak Telewizja Chrystusa Króla w Chicago, wielokrotny gość telewizji rumuńskiej, watykańskiej oraz polskiej. Głosiciel Słowa Bożego na łamach prasowo-internetowych, założyciel cotygodniowych spotkań Różańca Świętego i nauk katechezjalnych. Współorganizator wielu wieców, bankietów, uroczystości parafialno-religijnych oraz pielgrzymek regionalnych i międzynarodowych. Cenny i wielce poważany kapłan, nie tylko w środowisku Polonii Australijskiej, bierny uczestnik w życiu międzynarodowego sanktuarium maryjnego Tapinum Bakusmasz. Ksiądz Tadeusz Rostworowski swoją misją, skromnością i oddaniem do miłosierdzia Bożego wzbudza wiarę i zaufanie pomiędzy ludźmi. Uwielbiany przez inne grupy etniczne, jest wielce szanowanym przedstawicielem Kościoła Świętego na terenie archidiecezji Melbourne.